to jest ten schowany, o, wystający Fryderyk za całokształt. Za całokształt. Za całokształt. Mi się takie nagrody za całokształt, to jeszcze za życia, kojarzą z jakimś wbijaniem w ramy, w schematy, tak bardziej budka suflera by mi tu pasowała. Mm-hmm. Nie będzie pana ta nagroda troszeczkę uwierać? Nie, uwierać nie. Jestem trochę zdziwiony, bo rzeczywiście ta muzyka, którą grałem od lat i ten przekaz jakby, on nie jest specjalnie popularny. Nie jest specjalnie popularny, więc i ja nie jestem specjalnie rozpuszczany. Nie byłem specjalnie. Chociaż z drugiej strony w pewnym sensie byłem świętokrobą polskiego rocka. A w tej chwili jakby, no co, no kapituła uznała, że należy mnie podsumować. Udało jej się. No cóż, no przecież wszystkie te nagrody to jest to pewna forma zabawy. No. Nie można z tego robić nie wiadomo czego. Na co dzień gramy koncerty, pracujemy, walczymy z płyty na płytę, żeby poprawiać siebie, poprawiać warsztat i robić rzeczy, które są no, coraz to lepsze. Co z tą nową płytą? Mówił pan, że muzyka już jest na nową płytę, brakuje tylko tekstów. Czy dużo pan czyta filozofów, klasyków? Te teksty się gdzieś tam już wykuwają? Mam problem. W tej chwili mam wrażenie, że słowo w języku polskim się zdewaluowało zupełnie, że jest to efekt tego, co się dzieje na rynku politycznym. Trochę zostało to zdemolowane przez polityków, trochę przez dziennikarzy i w tej chwili ciężko znaleźć mi się w tym świecie, no więc próbuję to jakoś ogarnąć. Bardzo intensywnie pracuję nad płytą, aczkolwiek nieskutecznie jak widać, więc kiedy ona będzie, nie wiem, nie mam pojęcia. Mamy życzyć motywacji, czy nie? Czy wszystko nic w swoim czasie? Ja po prostu jestem samonapędzający się, także mam nadzieję, że tym razem dokonam cudu wewnętrznego i sam się napędzę do zrobienia następnych rzeczy. Thank you.